Siema wszystkim. Dzisiaj działam przy budowie toru. A więc tak, profil na tor to jest 80 na 60, czwórka ścianka, kątownik 35 na 35. To jest na razie jedna część toru, 6 metrów. Na razie robię 6 metrów toru, torowisko. Tutaj mam jeszcze poprzeczki. Będą do toru i co, no działam sobie powoli. Tu mam trzy poprzeczki. To jest tak, poprzeczka jedna od drugiej metr, później chyba 130, także z tej poprzeczki do tamtej, żeby takie 2,5 mi załapywało. Później stąd będzie kolejna, będzie metr i znowu 130, także mogę dwa razy po metrówki ciąć. Albo załóżmy dwa razy po 2,5 sobie położyć na torze, czy tam dalej. Nie wiem, czy dobrze myślę, czy nie. Człowiek się uczy na błędach. Okaże się, co z tego wyjdzie. Nie wiem. Pierwszy mój trak. Będziemy widzieć. Że się buduje. Buduje się powoli. Jeździ wszystko. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Czas pokaże. Napęd. No, zobaczę później. Myślę, że zrobię normalnie. Tutaj będzie zakotwiczona linka albo łańcuch jakiś rowerowy. A myślę, że linka wystarczy. Pójdzie po prostu tak. Tu będzie jedna roleczka, druga. Linka pójdzie. Kołowrotek, ręcznie się będzie kręcić i się będzie ciągło. Elektrycznie nie ma sensu, myślę, bo tak to jest jakieś wyczucie, jak się jedzie, pcha, czy ręcznie kręci, jakby jakiś większy opór coś dostawiło, piła na coś natrafiła, no to wtedy czuć. A elektrycznie tego się nie poczuje po suwu. No i co? Także no, byłoby na tyle. Dzięki za uwagę, cześć.